Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na 7 odcinek z Skierrasy Burrito Bison Loncha Libre. Tak, moi kochani, pochwalę wam się nowymi, fajnymi smaczkami z tej gierrasy. Już nie mogę się doczekać. A jakże? Ale na początek zaraz sobie rozwalimy piniatę. Dzień dobry, piniato. Juhu! I co tutaj mamy za skarby? O, bombka chili, subcio, Kasiura, bombka chili i Kasiura. No, całkiem fajne, całkiem fajne. No, patrzcie, wszystko rozwinęłam na maksa. Kiedy sobie wszystko rozwiniemy na maksiora, to wtedy pojawiają się takie fajne dodatkowe bonusy. O, ja mam drugi poziom jakby tutaj możliwy do osiągnięcia tych bonusów. Dlaczego? Ano dlatego, moi drodzy, że sobie tutaj zainwestowałam w taką umiejętność. O, patrzcie tylko, tak, taki biceps, moi drodzy. Wartość 2. Dlatego właśnie mogę aż 2 poziomy tych bonusów dodatkowo sobie rozwijać. Kiedy uda nam się przebić do końca, to niestety, ale one się resetują i wtedy musimy na nowo w nie inwestować. Także kasa non-stop się przydaje. Bardzo to ciekawe twórcy wymyślili. Co tutaj się jeszcze nowego pojawiło? Pojawił się ten bonusior. Patrzcie tylko, moi drodzy! Mamy bonusy! Boostery z miśków! A jakże, to jest taka super nowość. To nie pamiętam, czy już wcześniej się pojawiało. W każdym razie polega ta umiejętność na tym, że możemy używać naszych wspaniałych rakietek do rozwalania wnętrza tortu, kiedy udaje nam się wpaść w tą barierę, którą mamy rozwalić. Na pewno zobaczycie to w praktyce u mnie, moi drodzy. O, co by sobie tutaj zainwestować? Tyle kasiurki mamy w końcu. Ho, ho, ho! Może to, a może to, a może to? Nie, weźmiemy sobie dodatkowe rakiety. Odblokowałam sobie również, patrzcie, nowego bosiora. A jakże? Zaraz zobaczycie, jaki on jest wielki i przerażający. No to idziemy do dzieła. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, bosiorze? Widzicie go? To ta mała muszka, łakomczuszka. No niesamowite, moi drodzy, i ja muszę w nią trafić. Na tym właśnie polega ta trudność. Ona jest naprawdę silna pod tym względem, że nie idzie w nią trafić. Uwaga, uwaga. No chodź tu, muszko. O, udało mi się, jak miło, subcio. No to do dzieła, nasz bizoniku wspaniały. Juhu! I jak zwykle nie udało mi się trafić. Muszę się bardziej skupić nad tymi bonusiorami. O, właśnie. I jeszcze raz. Jest! Nareszcie! 15 milionów! O tak, subcio! I worek z kasiurą. Jej, miodek! Jej, miodek, moi drodzy! Udało się trafić na przepyszny miodek! Bum, kabum! Super! Widzicie, moi drodzy, jest jeszcze inna nowość, którą udało mi się odblokować, a mianowicie taka, że miśki nie mają jednego koloru, tylko są takie tęczowe. Widzieliście to? O, bardzo mi się podoba ten smaczek, bo głównie smaczki udaje nam się tutaj odblokować. O, także jak ta kula się tak fajnie pokleiła do naszego dzbanka z miodem, no to wtedy, czekajcie, muszę się skupić, o właśnie, no to wtedy ona była taka niesamowicie tęczowa, kolorowa, bo nasze miśki też teraz takie są. O, ekstra, i mamy robala. O, zjadaj, 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 zjadaj. I kryształek! Brawo, brawissimo! 21 milionów! Im dalej udaje nam się zajść, to znaczy im dłużej udaje nam się przechodzić do końca. O, widzicie, ile razy już mi się udało? 13 razy mam tutaj właśnie tą czarną dziurę. O, patrzcie tylko! To wtedy więcej zarabiamy też kasiurki na różnych bonusiorach. O! A oto i one, nasze majtusie! Jej! Widzieliście to? Brawo, brawissimo Blue Jane! I mam kolejny element receptury, bo udało mi się dotrzeć aż do samego końca. Bardzo ładnie, subcio. O! I kolejny cukieras, jak miło. No dobra. I patrzcie, ale niestety wszystko nam się zresetowało i musimy na nowo inwestować. O, za te kawałki receptury możemy sobie kupować różne bonusiory.
Tutaj mamy mnóstwo takich bonusów właśnie. O, patrzcie sobie. Na przykład takiego miśka sobie odblokowałam, dzięki czemu możemy go łapać i zbierać dodatkowe części cukierków. Mamy, tak, tęczowe miśki. Strasznie mi się podoba ten bonusior. Niektóre są niesamowicie drogie, tylko spójrzcie. Jestem bardzo ciekawa, co się kryje za tymi bonusami, ale 12 kawałków? O kurczę, no nie, no nie ma szans. O, co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy recepturki. O, jedną sobie wykupiłam. Możemy sobie poczytać, jak zrobić słodki sos salsa. Ojej, pyszota. Ale trochę szkoda mi kolejnych, moi drodzy, części receptur, żeby kupować te następne. O, także to tak średnio Wam polecam. Na pewno polecam Wam właśnie te bonusy. Kurczę, jestem taka ciekawa, co za tym się kryje. Zaraz Wam jeszcze pokażę coś ciekawego. Patrzcie, wykupiłam sobie taki śmieszny bonusior. O, taka strzałka w lewo i pytajniki. O, zaraz zobaczycie, z czym to się je, ale najpierw mam nadzieję, że uda nam się jeszcze co nieco rozwinąć. Dobra, i idziemy dalej. Widzieliście to, moi drodzy? No niesamowite! Muszę teraz trafić naszą ananasicą w tą muchę i to po lewej stronie. Jest to nie lada wyzwanie, nie sądzicie? O, kurczę pieczone, czekajcie. No muszko? O nie! I oczywiście nie udało mi się w nią trafić. Kurczę pieczone! O, tego się właśnie obawiałam. No i lecimy sobie w lewo. Jest to niesamowicie utrudnione zadanie. No leć, ananasico. Ojej, oj, oj, oj. Naprawdę zabawnie się teraz gra. O, kurczę, ale ironia losu, naprawdę. Co za super smaczek, moi kochani. Jak daleko uda mi się dolecieć w takim stanie? Dobrze, że mamy naszą papryczkę. O, niestety. O, dobra, 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 dobra. O! Worek z kasą udało mi się zabrać, no jak miło! Juhu, i widzieliście ten kawałek cukierka? Bardzo ładnie, wszystko składnie, no nie wiem, czy tak wszystko składnie. Idzie nam naprawdę ciężko. O, o, damy radę? To jest naprawdę ogromne wyzwanie. Jest, udało się, patrzcie, i mamy kulę miodu. Juhu, tęczowa kula miodu, jest! Ale ekstra, radzisz sobie jakoś, nasza ananasico, nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Trochę się już zdążyła rozpędzić. O, właśnie tak. Jak fajnie, że udało mi się to wszystko Wam tutaj zaprezentować w tym odcinku, te smaczki. Najlepszy jest bosior. Podoba Wam się ta mucha? No cóż, naprawdę wyglądała tak przerażająco. O, ale na swój sposób jest bardzo kłopotliwa. Dobrze wiecie, o co mi chodzi, prawda? O, między innymi o to, że nie mogłam w nią trafić. O, kurczę, no dalej, dalej, ananasico. Kurczę, brakuje nam tych naszych wspaniałych, ojej. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. O, właśnie, jest. Udało się coś, niecoś osiągnąć. Leci się wolno, bo mamy kiepskie turbo doładowanie. Niestety, kochani. O, muszę się mocno skupić teraz. Jest niezmiernie trudno tak latać. O, ananasica lata na koniec świata. Ananasica lata na koniec świata. Naprawdę niezwykłego świata, bo na opak. Świat na opak, tak jak chłopak na opak. O, uwaga. O, tak, moi drodzy. No dalej, ananasico. Dobrze, że mieliśmy to turbo doładowanie z naszej papryczki chili. O, chili, chili. O, właśnie, o, czekajcie, uda mi się. Co za nie lada wyzwanie. Jest, udało się. Wymagało to dużego skupienia, ale na szczęście troszeczkę chociaż kasiury udało mi się pozbierać. No, błagam, błagam. Słupcio! Najlepszy smaczek ze wszystkich, moi drodzy. No, no, dobra. Worek z kasą. No i co? Przeskoczyłam nad nim. O, i tak jest wystarczająco trudno, żeby się skupiać nad tymi minigierkami z bonusów, a teraz to już w ogóle jest level hard. O, dolecimy chociaż do końca? Miejmy nadzieję, że tak. Została nam jeszcze 1/4 drogi, tak z grubsza. O, i do góry, aż zobaczymy! Burzowe chmury! Słupcio, ananasico! Dasz radę, albo i nie. O, niestety, niestety, moi kochani. Jeszcze raz spróbować? Trafić w muszkę? Wstręciuszkę i śmierdziuszkę? No dobra, spróbujemy w takim razie. Teraz jest nasz kurak. No dalej, dalej, muszko. Ona przez jakiś moment... Jej, udało się! O, i mamy 200 milionów! Ale ekstra! Jednak kurak dał radę! No, nasz drogi bohaterze, jest! Super, znowu kulka z miodu!
tęczowa kulka miodu. Mniam, ale to musi być pyszne. Miśki żelkowe połączone miodem. Taka szyszka. Miśkowa szyszka z miodu. Ale ekstra. O, idzie mi coraz lepiej. Widzieliście to? Bardzo ładnie. Tak, nasz wspaniały bohaterze, lecisz sobie w przestworza, niczym się nie martwisz. O, ja też się niczym nie martwię, mam nadzieję, że uda nam się dolecieć do końca. Smaczek jest naprawdę przedni, chociaż normalnie ciężko się strasznie gra z tej pozycji na lewo. O, sprawa na lewo! Juhu! Brawo, bravissimo Blue Jade! O tak, uda nam się wlecieć w chmury. Zaraz się okaże. Najważniejsze, że pokonaliśmy tego niezwykłego bosiora. Och, był niesamowicie groźny, żeby go trafić. O, tak to jest, moi drodzy. Właśnie, pozory mylą, jak na przykład w przypadku tego bosiora. No dobra, lecimy, lecimy, niczym się nie martwimy. O, i mamy naszego rubala na lewą stronę. Czy trafimy sobie kryształek? Jest, udało się. Nie było to łatwe, ale daliśmy radę i zaraz dolecimy sobie do końca. Uda mi się chociaż do ściany dolecieć? Będziemy walić głową w mur pewnie. Pewnie nie uda mi się przebić przez tą ścianę. No ale przynajmniej dolecę do końca. I co? A nie, całkiem nieźle. Patrzcie, nawet worki z kasą udało mi się jakoś uzyskać. Także nie ma co, nie ma co, kochani. O, właśnie, troszeczkę sobie porozwijałam różnych fajnych rzeczy, także mi się dużo więcej teraz kasiury nalicza. Jak widzicie, o... Może w prędkość sobie zainwestuję? Pewnie, że tak. Zmienię sobie... Gdzie to było? Tutaj to było. O tak, zmienię sobie jednak, żeby można było nie latać na opak. Dobra, żeby nasz chłopak nie był na opak, nasz bizon chłopak nie był na opak. No i idziemy dalej. Czekajcie, bo tam jeszcze było... Można coś rozwinąć. Wracamy się, wracamy się. O, czekajcie, jeszcze mogę... Sporo kasy udało nam się zarobić. Dobra. No, moi drodzy, teraz mamy naszego tradycyjnego lodzika. Skupiamy się, skupiamy, rozproszyć się nie damy. Jest! Critical strike! Brawo, bravissimo Blue Jane! Yay! O, kurczę, jednak jestem mocno przyzwyczajona do grania w prawą stronę. O, ale smaczek bardzo fajny i warto z niego od czasu do czasu dla urozmaicenia sobie skorzystać. Jest niezmierny fan, moi drodzy. Ćwiczymy sobie półkule mózgowe między innymi. Mam nadzieję, że sobie ćwiczymy. Nie ma to jak się czegoś uczyć przy okazji zabawy. Prawda, moi drodzy? O tak, szykuję dla was jeszcze jeden odcinek z tej girasy. O tak, moi drodzy. Także zapraszam was serdecznie do 8, już najpewniej ostatniego odcinasa. A tymczasem chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!